jesteśmy na pasterce. No. Kurczaczek, jak jest w Bydgoszczy, to prawdopodobnie jest na pasterce. Zbawiciel przyszedł do ludzi i tę noc opromienił blaskiem swojej światłości. Zanieśmy więc do Boga modlitwę, aby nasza radość ogarnęła wszystkich ludzi dobrej woli. Módlmy się za Kościół Święty, za papieża Franciszka, obecnego z nami księdza kardynała Kazimierza, wszystkich biskupów, aby wszędzie mogli uobecniać w znakach sakramentalnych przyjście Boga do człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się o trwały pokój dla świata, o zwycięstwo dobra i prawdy, zwłaszcza w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich bezdomnych i biednych, aby znaleźli bliźnich, którzy otworzył dla nich serca i swoje domy. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, aby odzyskali zdrowie i w pełni uczestniczyli w radości, którą przynosi Zbawiciel. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą parafię, aby rozwijała się w światłości wiary ku Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy odeszli z naszych rodzin i już nie zasiedli z nami w tym roku do stołu wigilijnego. Szczególnie za świętej pamięci zmarłych z rodziny Wierzbickich, Wituskich i Deluga, Andrzeja Śliwowskiego, zmarłych kapłanów, Weronikę, Stanisława Oparcika, Albina i Weronikę Szperkowicz oraz ich córkę Irenkę, Wandę i Zdzisława Karpów, Krystynę i Adama Śmiałkowskich. Aby światłość wiekuista opromieniła ich wieczne światło, wieczne święta w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, abyśmy cieszyli się miłością i pokojem, który przyniósł Chrystus. Ciebie prosimy. Boże Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, narodzonego w Betlejem, wysłuchaj naszych próśb i spraw, by dzisiaj Twój Syn rodził się w sercach ludzkich, by niósł pokój światu, a ciemności grzechu rozjaśniał światłem tej nocy, który żyje i króluje na wieki wieków. Przypominam, że za chwilkę podejmuje śpiew organista miejscowej parafii, pan Krzysztof Łazutka. Ministranci przygotowują ołtarz, specjalnie wyznaczeni mężczyźni wychodzą w stronę wiernych, aby zebrać ofiary przeznaczone na tacę. To wszystko jest przygotowaniem. Ponad 1000 osób jest na pewno w świątyni. Parafia liczy 40 tysięcy osób. Myślę, że jak na taką późną porę spora grupa reprezentuje wszystkich mieszkańców. Możemy włączać się w śpiew. Za chwilę ksiądz kardynał z asystą kapłanów podchodzą do ołtarza. Będą okadzenia. W tej chwili wierni przynoszą dary. Są to wierni z dziećmi, z wózkami. Kapłani za chwilkę otoczą ołtarz. Będzie, tak jak zawsze, przygotowanie darów. Of evil.
otacza, okadza ołtarz w Stowarzystwie Lektorów. Przypominam, że na trąbce towarzyszy śpiewom i melodii, którą gra organista, pan Michał Gidziński. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę swoją, na cześć i chwałę swoją, a także na Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosi. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznali Boga w widzialnej postaci i zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Prefacja to taka szczególna modlitwa dziękczynna. Przypominam, że słowo Eucharystia znaczy dziękczynienie, ale takim szczytowym momentem na dziękczynienie jest właśnie prefacja. Możemy w naszych sercach dołączyć to wszystko, za co my chcemy podziękować Panu Bogu. Dodam, że jeśli umiemy dziękować, to jednocześnie znacznie więcej możemy przyjąć tych darów, które Pan Bóg dla nas przygotował. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Lidu, 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 lidu. Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia, Panie. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, baba by coś zrobiła, to byłoby dobre, ale jak jakiś stary dziad, to będzie przez pół roku potem wyradywał. Wiecznym darem to niech sobie się wypcha. Abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, tak, o, że którzy za nieustannie dużo, orędują za nami u Ciebie. Ode mnie kurczaki są i jest. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Warto pamiętać, że modlitwa, którą teraz będziemy wspólnie śpiewać, łączy wszystkich chrześcijan. Możemy całym sercem włączyć się w tę modlitwę. Ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i
nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem gotowy, abyś przyszedł, ale powiedz tylko słowo, a będzie usłyszał. W parafii, w której jesteśmy, przypomnę, to jest parafia Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie w Warszawie. Jest taki zwyczaj, który w tej chwili możemy to zaobserwować, ci wszyscy, którzy są tutaj na miejscu. Ministranci bocznymi przejściami przeszli na tył kościoła i jako pierwsi przyjmują Komunię Świętą w pięknym szeregu na samym środku świątyni. Oprócz kapłanów udzielać Komunii Świętą będzie też trzech, jak tutaj widzę, szefarzy Komunii Świętej. Przy takim wielkim zgromadzeniu wiernych jest jasne, że Komunia Święta musi być rozdzielana przez wielu ludzi ze względu na to, żeby za bardzo się nie przedłużało. No ale myślę, że w takim dniu jak dzisiejszy to wszystko, co będzie w trakcie Komunii Świętej, też jest nam bliskie. Będą to po prostu znane kolędy. W tej chwili słyszymy, grają nasi mistrzowie znaną melodię łacińską Venite Adoremus, przyjdźcie, uwielbiajmy, przyjdźcie, wychwalajmy Pana. Za chwilkę możemy się włączyć w śpiew. Adoremus.
słowa życzymy pięknemu śpiewowi. Może tak dla szacunku powiem, że śpiewa tercet męski Jakub Grabowski, tenor, Krzysztof Łazutka, czyli nasz pan organista, baryton, oraz Paweł Czekała, bas. Ksiądz proboszcz mi powiedział, że prawie połowa z mieszkańców, 40 tysięcy mieszkańców tej parafii, to są już osoby w wieku emerytalnym. No widać, że ci pewnie zostali w większości w domu. Osoby, na które patrzę tutaj tak z góry, z przodu,
są najwyżej średniej wieku 40, ale też jest wiele młodzieży, wiele dzieci. Wśród przyjmujących Komunię Świętą też były osoby niepełnosprawne na wózkach. Chciałbym może tak zachęcić, bo przecież jest wiele osób, które nie mogą przyjąć Komunii Świętej. Te osoby szczególnie trzeba otoczyć naszą modlitwą. Różne przeszkody, które pojawiły się w życiu tych osób, często sprawiają jakieś wielkie cierpienie. Prośmy też, aby mogli tak swoje życie uporządkować, aby w najbliższym czasie już mogli w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Na ołtarzu już widać, że jest purifikacja, czyli oczyszczenie naczyń, z których udzielano Komunii Świętej. Kapłani te puszki, które jeszcze są pełne, zanieśli do tabernakulum. Na bocznym stoliku jest sprawowana ta funkcja oczyszczenia. Towarzyszy nam cały czas gra organisty. Wszyscy przygotowują się w dziękczynieniu do tego, aby Pana Jezusa, którego przed chwilą przyjęli, zanieść do domów. Bo przecież to, co tu otrzymujemy w świątyni, nie może zatrzymać nas na progu świątyni. To, co otrzymujemy, to są dary, z którymi trzeba współpracować, które trzeba zanieść tam, dokąd pójdziemy. Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi kochani, powoli kończy się nasza liturgia mszy pasterskiej. Za chwilę po błogosławieństwie, tak jak poprzedni rok było,
bo dzielimy się wspólnie razem opłatkiem. Jesteśmy wszyscy tutaj jedną rodziną, braci i sióstr. Tym bardziej, że z nami jest ojciec, nasz diecezji. Więc tak jak to było rok temu, wyjdziemy tutaj do was, kto będzie chciał podejść do nas, połamać się opłatkiem, złożyć życzenia. Ministranci już rozdają opłatki, więc wy również między sobą na znak jedności, pokoju, tej pięknej, cudownej nocy, że Jezus, który właśnie się narodził, jest teraz w naszych sercach i owocem tego jest właśnie to, że już składamy sobie dobre życzenia miłości, pokoju. Pan Jezus jest tym, który przekracza wszystkie granice, nawet te, które nam się wydają nie do przekroczenia. To On wszystko pokonuje. Dzięki Jego łasce, dzięki Jego mocy, abyśmy to wszyscy nie tylko rozumieli, ale to realizowali na co dzień. Bardzo proszę, przedstawiciel naszej parafii, o życzenia dla księdza prymasa, do kardynała. Eminencjo, nasz Ojcze, radując się z okazji świąt Bożego Narodzenia, narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako wspólnota parafialna, jesteśmy dumni, że eminencja przewodniczył mszy świętej w naszym Kościele. Dziękując za to, zapewniamy Cię, Ojcze, o naszej modlitwie w Twojej intencji, w szczególności modlitwie różańcowej. Natomiast teraz chcielibyśmy podziękować z całego serca, po staropolsku serdeczny Bóg zapłać. Pozwól eminencjo również, że w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej, naszych wspaniałych księży, kochane siostry, a także wszystkich wiernych, chcemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Niech nowo narodzony Pan Jezus błogosławi Ci na każdy dzień, a dobry Ojciec udziela wszelkich łask potrzebnych w pasterzowaniu w naszej archidiecezji. Dziękuję bardzo. Kardynał, dziękuję wszystkim z grupy, która podeszła podziękować. Składaj im też osobiście życzenia. Mała grupka osób w tej chwili jest tuż obok księdza kardynała, który za chwilkę podejdzie, by nam wszystkim udzielić błogosławieństwa. Przypominam, że to błogosławieństwo będzie udzielone nie tylko tym, którzy są w świątyni, ale wszystkim, którzy nas słuchają dzięki łączom radiowym. Jak pamiętam, to są osoby i starsze, i chore, a czasami takie, które pozostają w swoim miejscu pracy, bo nie mogą rzucić swojej służby. Proszę pamiętać, że wszystkie chwile życzeń, że błogosławieństwo mamy zanieść tam, gdzie za chwilkę wrócimy. Życzenie, które złożyła piękna i liczna rodzina. Życzę Wam dużo takich rodzin w parafii. Wtedy wszyscy będziemy stali na pewniejszym gruncie. Niech będzie przed Wami dobry czas świąt Bożego Narodzenia, dobry, błogosławiony nowy rok i w tym duchu udzielam na zakończenie błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ci moc trudnej
Ksiądz proboszcz zapowiedział, kapłani jeszcze w ornatach rozeszli się pomiędzy ludzi. Oczywiście największa grupka osób jest przy księdzu kardynale. Przypomnę, że tutaj byliśmy wraz, można powiedzieć, z całą Polską, ze wszystkimi słuchaczami z całej Polski w parafii w Niebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Pasterkę koncelebrowało 10 kapłanów, było ponad 1000 wiernych. Teraz nam jeszcze gra Pan, który przez całą mszę świętą towarzyszył z trąbką naszemu organiście, to Pan Michał Gidziński. Pragniemy zachować coś z tej liturgii, przypomnieć sobie, że ksiądz kardynał, nawiązując do słów papieża, zachęca nas, abyśmy nie siedzieli bezczynnie, nie zatrzymywali się, nie osiedli na laurach. Zachęca nas do tego, byśmy poszli i próbowali działać w życiu, w którym jesteśmy, jakoś uczestniczymy na różne sposoby. Ci, którzy nie bardzo mają możliwość wielkiej aktywności, na pewno mogą powierzać w swojej modlitwie wszystkie trudne sprawy, nie tylko swojego środowiska, ale całej ojczyzny. Ci, którzy mogą i są w stanie działać, na pewno dobrze jest, gdyby zechcieli włączyć się swoją aktywnością w przemienianie świata, umocnieni tymi łaskami, które tutaj możemy otrzymywać w świątyni. Można skorzystać z takiego wspaniałego hasła, które jest wypisane na przedniej ścianie świątyni, na frontonie. Jest piękna mozaika świętego Jana Pawła II, a pod nią napis: musicie być mocni. To właściwie jest polecenie, bo ci wszyscy, którzy są umocnieni łaską Chrystusa, powinni działać w świecie. Nie bardzo lubię słowa powinni, ale mogą, a co daj Boże, będą chcieli. Ufajmy, że Boże Narodzenie każdego roku przemienia nasze życie, nasze domy, nasz świat, że stajemy się coraz bliżsi temu ideałowi, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie mszy świętej, za to, że Państwo znosili mój komentarz. Jeśli on w jakichś miejscach był zbyt obszerny, to bardzo przepraszam, ale cały czas, włączając się w życzenia księdza kardynała, też dołączam swoje i życzymy do zobaczenia. Zapraszam oczywiście do naszych audycji w Radiu Plus, swojej audycji w każdy poniedziałek o godzinie 20:00, z wyjątkiem drugiego dnia świąt, kiedy usłyszymy się o 8:00 rano. Jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas i za wspólną modlitwę. Ze swojej strony obiecuję dalszą modlitwę i liczę na to, że wszystkie dobre rzeczy Państwo będą umacniać swoją modlitwą. Jeszcze raz żegnam tych wszystkich, którzy nas słuchali, chorych, cierpiących, ale również tych, którzy pozostają na jakiejkolwiek służbie. Do usłyszenia, mówił ksiądz Zbigniew Kapłański.
dzień, również wtedy, kiedy już wrócimy do pracy i zwykłych obowiązków. Wesołych, spokojnych świąt. Wszelkiej pomyślności dla wszystkich polskich rodzin w kraju i za granicą. Tak. Chciałbym, żeby dopłacili, wiesz, dopłacili do 22, a to już się ma 24. Kup dowolny abonament, wybierz pakiet HBO za 20 zł miesięcznie. Maryję, Maryję,
Święta Bożego Narodzenia z Radiem Plus. Rodzicami, z dziadkami. Są dzieci, które zostają, tych jest większość. Jest ta ciocia, która stara się być i mamą, i tatą, i babcią, i dziadkiem, i jakby zastąpić tą rodzinę, zrobić wszystko, żeby tym świętom niczego nie brakowało. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizuje różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. W ramach opieki zastępczej w Polsce funkcjonują 4 SOS Wioski Dziecięce, w których mieszka 450 dzieci. W domu brata Alberta w Nowym Sączu do wieczerzy wigilijnej zasiadło ponad 90 bezdomnych. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw, mówi Leszek Lizoń, wicedyrektor placówki. Chcemy sprawić, aby te osoby poczuły się jak najbardziej domowo poprzez tą sytuację, docenione, dowartościowane. To już jest moja 16. wigilia. Bez rodziny, ale to jest nasza druga rodzina, nie? No i też przyjdą ci, co nie mieszkają tutaj, też są przygotowane posiłki, będą dla takich z ulicy, co przyjdą, ale wiadomo, trzeba ugościć w takim dniu, nie? Chciałbym w rodzinie być, ale no, nie jestem w rodzinie, no to na razie tutaj, no i to jest przyjemnie. No i się szanujemy, jest dobrze. Zbieramy się wszyscy wzajemnie. Tegoroczne Boże Narodzenie jest szczególnie ważne dla podopiecznych schroniska. Dziś mija 100 lat od śmierci świętego brata Alberta, który pomagał potrzebującym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po pierwszej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Ryszard Bugaj. Jak zwykle z panem profesorem Krasnodębskim chcemy państwa zaprosić na kolejną dyskusję. Chcemy troszeczkę zbliżyć się do tego, co dzieje się w kraju mimo wszystko, chociaż nie chcielibyśmy, żeby nasza dyskusja była zakorzeniona w takich doraźnych wydarzeniach. No, ale chcielibyśmy, żeby w naszej dyskusji było dzisiaj miejsce na takie próby obejrzenia się na to, co się w minionym roku stało w Polsce. Może to by był pomost taki do rozmowy o tym, co się stać może i może sobie taką rozmowę też zafundujemy możliwie szybko. Mamy w studiu w Warszawie dwóch świetnych specjalistów, którzy obserwują polską scenę ze wszystkich możliwych stron. Jest pan profesor Andrzej Rychard, który jest szefem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. I czy mogę powiedzieć, Andrzeju, że jesteś człowiekiem, który obserwuje życie publiczne w jej aspekcie politycznym przede wszystkim? Tak. Dokładnie staram się to robić od wielu lat. No właśnie. Drugim gościem jest pan dr Rafał Matyja, który jest w tej chwili pracownikiem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kiedyś też w tej szkole pracowałem i pamiętam przynajmniej gmachy. Pan Rafał Matyja, żeby jego sylwetkę przybliżyć, chyba jest pamiętany przez wielu z powodu artykułu, kiedyś już dawno to było, o 4 Rzeczpospolitej. 20 lat temu. To było 20 lat temu, Boże, straszne. I oczywiście w studiu, niestety nie w Warszawie, ale też nie w Brukseli i nie w Strasburgu, jest pan profesor Krasnodębski, który jest w Poznaniu. Tak, witam serdecznie z Poznania. Proszę państwa, nasza rola jest tu tym razem może nie aż tak skromna jak zawsze, ale skromna. Wy jesteście tu głównymi bohaterami. I chciałbym zaproponować, żebyśmy rozpoczęli najpierw od takich waszych wypowiedzi możliwie syntetycznych. Co wam się kojarzy z tym, co najważniejszego wydarzyło się w minionym roku, ale nie w sensie przybliżania faktów, tylko w sensie tego, co dla życia publicznego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, co ten rok nam przyniósł. No a potem będziemy to dzielić na kawałki, żeby na koniec znowu do syntezy przejść. Pan profesor Rychard. Dla mnie to jest rok, w którym przypomniano znaczenie polityki, która w dużym stopniu była jakoś zapomniana i to, że spora część rzeczywistości, tym także publicznej, była jakoś zdepolityzowana, było moim zdaniem jedną z przyczyn upadku
wokół poprzedniej ekipy rządzącej i przegranej w wyborach. Otóż Platforma tak bardzo mocno sączyła ludziom do głowy, żeby budować szpitale, nie robić polityki, że w końcu uwierzyli, że wszystko to, co osiągnęli, to osiągnęli wyłącznie dzięki sobie i potem, kiedy przyszło do wyborów, to mimo tego, że byli relatywnie zadowoleni, to nie widzieli powodów, żeby głosować na Platformę i dawać jej za to nagrodę, ponieważ sądzili, że sami wygrali. Przyszła nowa władza, która czasami bardzo mocno przesadnie i za daleko twierdzi, że polityka, wola polityczna to są ważne rzeczy i natychmiast odbudowała, niezależnie od tego, jakie będą makroekonomiczne konsekwencje tego, ten związek, który został w Polsce zaburzony, związek pomiędzy sytuacją indywidualnego człowieka a decyzjami politycznymi. 500+ było genialne z tego punktu widzenia, ponieważ poszedł od razu komunikat do ludzi. Zobaczcie, jest decyzja polityczna i w wyniku tej decyzji politycznej poprawia mi się. W związku z tym dla mnie jak gdyby, choć często w sposób brutalny, okropny, często naruszający także prawo, ten rok jest rokiem, w czasie którego przekonaliśmy się, że polityka jednak w tak zwanej erze postpolitycznej może wrócić i że właściwie to nie żyjemy w erze postpolityki. Wróciła polityka. Czy to jest polityka taka, jakiej Polska potrzebuje? To jest zupełnie co innego. Moim zdaniem to jest często polityka dosyć utwierdzająca nas w pozycji peryferyjnej. Często polityka, która taką XIX-wieczną wizją w ogóle świata operuje. Natomiast to niewątpliwie jest polityka i jest przypomnienie tego, że w życiu publicznym jest na nią miejsce. Możemy i powinniśmy się spierać na temat jej kształtu. Natomiast niewątpliwie jedną z przyczyn słabości poprzedniego układu rządzącego było to, że politycy dla zyskania większego politycznego poparcia często udawali, że nie są politykami. Może teraz do Poznania, panie Dzisławie, panie profesorze? No, mnie się wydaje, że to niezwykle charakterystyczna ocena sytuacji przez pana profesora Rycharda, bo to jest tak, że jakby pan widzi tylko jakby część Polski, tę swoją część. Ja bym powiedział, że nigdy Polska tak naprawdę nie była zdepolityzowana, no, wręcz przeciwnie, przez te lata, zwłaszcza po 2010 roku, może pan profesor tego nie zauważył, ludzie chodzili, demonstrowali, zbierali się, zakładali kluby, zakładali inne media, trwał bardzo istotny konflikt polityczny i z mojego punktu widzenia, no oczywiście mówiono, że jest postpolityka, ale to nigdy żadna postpolityka nie była. Co do też jeszcze jedna uwaga, że tak naprawdę oczywiście te najbardziej dramatyczne rzeczy jeżeli teraz mówimy też o powrocie, mówimy o tym, że coś się dzieje zupełnie nowego w świecie, to te najbardziej dramatyczne to się odbywają jednak poza Polską. Nawet w ostatnich dniach w Berlinie na przykład, czy w Ankarze. Ale Brexit, wybory amerykańskie, wybory w Austrii. Także na tym tle oczywiście to, co się dzieje w Polsce, jest raczej w sferze, no powiedzmy, bardziej symbolicznej. Ale właśnie jak mówię, więc postpolityki w gruncie rzeczy nigdy nie było. Być może jest tak, że ta Polska, tak zwana Polska Tuska, jest taka ładna broszura wydana przez Fundację Batorego chyba w 2007 czy 2008 roku, która dokładnie opisuje tę ideologię, ale że ta Polska Tuska przespała pewien moment, czy starała się nie zauważyć tych ludzi właśnie niezadowolonych, demonstrujących, nie mających takiego przekonania, że są kowalami własnego losu, tylko będących przekonanych, że ta władza im przeszkadza i przeszkadza krajowi w rozwoju, więc mówię, moja perspektywa jest zupełnie inna niż pana. A perspektywa Rafała Matyi? Ja myślę, że trzy rzeczy są takie, o których będziemy pewnie wspominać rok 2016. Zgodziłbym się co do tego, że jeżeli rozmawiamy o polityce krajowej, że 500+ było próbą zmiany podejścia w pewnej w ogóle filozofii polityki socjalnej, jaką dotąd uprawiano i też zmianą o charakterze symbolicznym. Dano pieniądze ludziom, którzy biorą na siebie ciężar wychowania dzieci. To jest bardzo ważna deklaracja ze strony państwa, nawet jeżeli uczyniona bardzo grubo, bardzo takim jednym zdecydowanym ciosem. To, że się już w następnych sprawach równie szybko nie poszło i decyzje polityczne wprowadzające kolejne obietnice nie poszły już tak gładko, to wiemy w kilku
przyszło się nawet wycofać. Ten najbardziej spektakularny przypadek dotyczy kwoty wolnej od podatku. Ale to, co przyjdzie, będzie w podręcznikach na pewno 2016 rok jako ta próba reformy, dużej reformy socjalnej.